Ja zaproponowałem tutaj właśnie z panem doktorem takie rozumienie chrześcijańskie wartościowanie, nadzieje jako chrześcijańskie wartościowanie śmierci. Otóż, proszę państwa, wiemy, że człowiek jako istota rozumna działa celowo. I ta celowość szczególnie jest potrzebna człowiekowi, kiedy staje przed bardzo trudnymi pewnymi wyzwaniami, pewnymi działaniami, co do których nie do końca mamy wiemy, po co to robimy, a dlaczego to jest. Ja chcę się skupić tutaj na dwóch takich punktach. Jeden to jest właśnie nadzieja, jako w cudzysłowie zakotwiczenie ludzkiej egzystencji. I drugie, rozwijając to zagadnienie, wyzwalający charakter nadziei w doświadczeniu cierpienia i śmierci. A więc najpierw zwróćmy uwagę na nadzieję właśnie jako pewne podstawę, pewne zakotwiczenie ludzkiej właśnie egzystencji. Otóż kierowanie się w życiu konkretnymi wyznacznikami naszego życia, naszej egzystencji, domaga się poznania ich natury, sposobu oddziaływania. Mając na względzie nadzieję, przywołajmy teologiczną jej definicję, którą święty Tomasz, patron dnia dzisiejszego w Kościele katolickim, czcimy właśnie się wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu, żył w XIII wieku. Tak sformułował definicję nadziei. Nadzieja jest to nadprzyrodzone uzdolnienie, które dysponuje człowieka do oczekiwania chwały wiecznej i pewności środków do niej prowadzących. A więc dysponuje nas do tego, że nasze życie tu na ziemi nie kończy się. Mamy przekonanie co do tego, właśnie mamy pewną pewność. Teologiczna cnota nadziei jest nadprzyrodzonym darem, wspomagającym ludzki wysiłek w dążeniu do wiecznej szczęśliwości. Ma więc ona swój fundament w Bogu. Opiera się na pewności Bożych tajemnic. Zakotwiczona jest w dobroci Boga jako wszechmocy i Jego miłosierdziu. Nadzieja, to chcę zacytować niemieckiego autora Bernard Hering, teolog, etyk, który napisał, cytując jego, nadzieja zatem jest bezwarunkowym zaufaniem we wszechmoc, wszechdobroć i wierność Boga, który chce spełnić względem nas wspaniałe obietnice swojej miłości. Ale nadzieja jest również mocnym przeświadczeniem o sprawiedliwości Boga, mocą której spełni On nieomylnie także i swoje prośby, jeśli nie wytrwamy w miłości Bożej aż do śmierci i umrzemy w grzechu ciężkim. Nadzieja, tyle słów Heringa. Nadzieja jako Boży dar doskonali zwłaszcza ludzką naturę, wyzwalając zaufanie człowieka wobec Boga, gwarantującego pewność Jego obietnic. W tekstach biblijnych Nowego Testamentu nadzieja określana jest greckim słowem elpis albo elpizo. To tłumaczymy jako ufność, oczekiwanie, być pewnym tego oczekiwania, zawierzeniu. Jako chrześcijańska cnota, czyli postawa życiowa, nadzieja obejmuje szereg komponentów składowych, zwłaszcza takich jak zawierzenie Bogu, Chrystusowi, Zbawicielowi, oczekiwanie dóbr przyszłych, tutaj są pewne wyrażenia biblijne, które przytaczam, wytrwałość, cierpliwość w oczekiwaniu. Materialnym przedmiotem cnoty nadziei, czyli tym, w czym pokładamy, czego oczekujemy, materialny przedmiot, są wszystkie dobra obiecane przez Boga, zwłaszcza zbawienie i dobra do Niego prowadzące. W tym też dobra doczesne, służące spełnieniu ludzkiego powołania. Do tych dóbr należy też ufność w Bożą pomoc na drodze do zbawienia, a formalnym zaś przedmiotem nadziei, czyli dlaczego mam nadzieję, w znaczeniu formalnym, jest wierność Bogu, Boga złożoną obietnicą, co stanowi warunek nadziei człowieka, który często jest niewierny sobie i Bogu. A więc ufamy, że Bóg to, co obiecał, spełni, bo jest Bogiem. Chociaż ja, człowiek, nie zawsze spełniam to, co obiecuję. Nadzieja jako cnota, czyli właśnie moralna sprawność, stanowi fundamentalną formę ludzkiej odpowiedzi na Boże objawienie i dary otrzymane od Boga. Wskazując ukierunkowanie ludzkiej egzystencji, święty Paweł stwierdza, to cytuję z jego listu do Koryntian, zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Właśnie pokazanie istoty życiowej, nie poddajemy się zwątpieniu. Człowiek wierzący w Boga, będąc przekonany, że wiara jest poręką dóbr, których się spodziewamy.
Odczytuję uzasadnienie nadziei, która jest wyrazem jego współudziału w owocach zbawczego dzieła Chrystusa. Te objawione prawdy znajdują swoje potwierdzenie w ludzkim myśleniu i przekonaniu, czego wyrazem są różne teksty literackie. Ze starożytności najbardziej znanym i wymownym jest wyznanie Horacego. Tu przytoczę właśnie z pewnością wszystkim Państwu znane, czy przynajmniej wszystkim, exegi monument ere perennius rega lique situ pyramidaltius quod not imbere dax nad aquil impotens posse diruelt aut innumerabilis. Czyli stworzyłem pomnik mój trwalszy niż w spiżu ryty. I tak dalej, już nie będę do końca tłumaczył. Następnie w tekstach innych jest przekonanie takie, chociażby właśnie dość też znane, non omnis moriar, nie wszyscy umrę. To, co umiera, to jest ciało. Ale mam nadzieję, non omnis moriar. Klasyczne stwierdzenie czy zawołanie. Rzeczywistą nadzieją prezentują chrześcijanie, czego przykładem jest polski poeta Jan Kochanowski. On interpretował myśl cytowanego Horacego, ukazuje zupełnie nową perspektywę ludzkiej egzystencji, pokładając nadzieję w nieśmiertelności. To jedno zdanie. Nie umrę, ani mię czarnymi styks niewesoła zamknie od nogami swymi. No właśnie. Nie umrę, to znaczy nie zginę w całości, chociaż życie tu się zakończy. To przekonanie jest udziałem ludzi poprawnie odczytujących sens swojej egzystencji. Życie bowiem bez przyszłości traci swoją wartość. Tu zacytuję też innego autora zachodniego, Heinrich Broch, który napisał: gdyby świat widzialny nie znajdował się zarazem poza granicami widzialności, nie moglibyśmy go widzieć. Gdyby życie nie było zarazem takie poza swymi granicami, nie mogliśmy go przeżyć. Właśnie to jest ta perspektywa patrzenia właśnie w nadziei, czy zapatrywania w nadziei. Egzystencja chrześcijan oznacza się swym przekraczaniem, w cudzysłowie, granic widzialności, co ich życiu nadaje radość, gdyż w nadziei zawarta jest optymistyczna przyszłość. Wyjaśniając tę rzeczywistość, papież Benedykt XVI stwierdza, że chrześcijanie jeszcze, cytuję, nie wiedzą dokładnie, co ich czeka, ale ogólnie wiedzą, że ich życie nie kończy się pustką. Używając naszego języka, trzeba powiedzieć, że chrześcijańskie orędzie nie tylko informuje, ale również sprawia. Oznacza to, Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które tworzy fakt i odmienia życie. Mroczne wrota czasu przyszłości zostały otwarte na oścież. Kto ma nadzieję, żyje inaczej. Zostało mu dane nowe życie. I drugi punkt, do którego chcę się odnieść, to jest ten wyzwalający charakter nadziei właśnie w przeżywaniu, doświadczaniu cierpienia i śmierci. Otóż w powszechnym rozumieniu cierpienie jawi się jako postać zła i zagrożenie ludzkiej egzystencji. Precyzując opis cierpienia, papież Jan Paweł II stwierdza: cierpienie ludzkie samo w sobie stanowi jakby swoisty, w cudzysłowie, świat, który bytuje wraz z człowiekiem. Każdy człowiek przez swoje osobiste cierpienie jest nie tylko cząstką owego, w cudzysłowie, świata, ale również ów świat jest w nim jako całość skończona i niepowtarzalna. W parze z tym idzie wymiar międzyludzki i społeczny. Świat cierpienia ma jakby swą własną swoistość. Ludzie cierpiący upodobniają się do siebie podobieństwem sytuacji, doświadczeniem losu, skądinąd potrzeba zrozumienia troski, a nade wszystko chyba natarczywym pytaniem o sens. Tyle słów papieża. W osobie Chrystusa ludzkie cierpienie weszło w całkowicie nowy wymiar i nowy porządek. Zostało związane z miłością, które tworzy dobro, wyprowadzając również ze zła poprzez cierpienie, tak jak najwyższe dobro odkupienia świata zostało wyprowadzone z krzyża Chrystusa i stale z niego bierze swój początek. Krzyż Chrystusa stał się źródłem, z którego biją strumienie wody żywej. W nim też musimy pozostawić
postawić, przepraszam, na nowo pytanie o sens cierpienia i odczytać do końca odpowiedź na to pytanie. To jest z listu Jana Pawła II, Salvifici Doloris, o cierpieniu. To właśnie śmierć Chrystusa, którego wierzymy, ona zmieniła kategorię cierpienia. Bo cierpienie Chrystusa, śmierć Chrystusa miała charakter zbawczy, wyzwalający. Cierpienie nie poniżyło ani Jego, ani nas, wierzących, tylko właśnie wywyższyło, wyzwoliło. Krzyż Chrystusa, Jego cierpienie przybliża człowieka do spotkania z Bogiem, a w konsekwencji umożliwia poznanie sensu cierpienia. Osobowe zjednoczenie z Bogiem w akcie wiary zmienia celowość ludzkiego życia, pozwala człowiekowi zrozumieć i uznać zbawczą moc swego cierpienia. Człowiek bowiem, odkrywając przez wiarę odkupieńcze cierpienie Chrystusa, odkrywa zarazem w nim swoje cierpienie, odnajduje je przez wiarę na nowo, nasycone nową treścią, nowym znaczeniem. W konsekwencji cierpienie staje się, w cudzysłowie, środowiskiem nawrócenia i zawiera w sobie moc przybliżającą człowieka wewnętrznie do Chrystusa. To jest tego cytowanego listu Jana Pawła II. Tak rozpoznawane przez człowieka cierpienie umożliwia mu przezwyciężać poczucie bezużyteczności, zachowując pragnienie życia, a nawet jego radości w danym stanie. Wyzwala też w cierpiącym człowieku potrzebę kształtowania duchowej dojrzałości i nowego postrzegania godności osoby ludzkiej. Z pewnością odkrycie tej wartości cierpienia w wymiarze nadziei najtrudniejsze jest dla ludzi pogrążonych w cierpieniu, choć historia ludzkiej egzystencji ukazuje liczne przykłady przeżywania cierpienia przepełnionego nadzieją. Przykładowym świadectwem w tym względzie niech będzie wyznanie człowieka złożonego długoletnią i ciężką chorobą. Cytuję: prosiłem o zdrowie, żeby móc więcej pracować, a otrzymałem chorobę, żeby czynić jeszcze lepsze sprawy. Prosiłem o bogactwo, żebym był szczęśliwy, a otrzymałem ubóstwo, żebym zmądrzał. Jestem wśród najszczęśliwszych, bądź wola Twoja. To są wyznania właśnie tych ludzi, którzy, jak mówię, byli na progu śmierci i tak dalej, czego tam doświadczyli. Tego rodzaju doświadczenia ludzi, którzy stanęli na progu śmierci, jednoznacznie ukazują jego wpływ na dalsze życie człowieka, jego wartościowanie. Albert Moody, autor też dość znany, przytacza świadectwo wielu osób, wielu z tych osób, którzy wyznawali, że, cytuję, ich życie niejako poszerzyło się i pogłębiło, że stali się bardziej skłonni do rozmyślań i bardziej zaczęli się interesować filozofią dotyczącą rzeczy ostatecznych. Tyle słów Młodego. Jeden z jego rozmówców wprost stwierdził, cytuję, od tej pory stale rozmyślam nad tym, co zrobiłem z moim życiem i co zrobię z nim w przyszłości. I wydaje mi się, że teraz, dzięki temu, co przeżyłem, gdzie byłem i co widziałem, wszystko znacznie lepiej rozumiem. Nabyta w ten sposób mądrość życia odnosi się tak tylko, proszę, nie tylko do spraw doczesnych, ale daje też nowy pogląd na śmierć i wieczność. Po takim doświadczeniu ludzie nie boją się śmierci. Są bowiem przekonani, że ich ziemska egzystencja domaga się spełnienia swojego zadania. Taki imperatyw zawiera wyznanie pewnego mężczyzny. Muszę dokonać wielu zmian, zanim odejdę z tego świata. To jest właśnie to, co możemy nazwać pewnym nawróceniem. Człowiek zrozumiał, po co żyje. Inna osoba wyznaje, też cytat, od tego przeżycia nie boję się śmierci. Pan Bóg chyba dlatego zesłał mi to doświadczenie, że tak bardzo bałem się śmierci. Oczywiście rodzice mnie pocieszali, że Bóg pokazał, ale Bóg pokazał, a oni tego nie mogli zrobić. Doświadczenie wyzwalającego sensu umierania i śmierci zakotwiczone jest w chrześcijańskiej cnocie nadziei. Ufność w dar wiecznej szczęśliwości. Śmierć jest zrozumiana jako przejście człowieka do bytowania w zjednoczeniu z Bogiem. Postrzegając śmierć w kategorii zbawczej, odbieramy ją jako wydarzenie Bożej ekonomii zbawienia i odkupienia. Jest ona finalnym momentem czasowym kairos ludzkiej historii, w którym uobecnia się wieczność oraz kulminacyjne miejsce przestrzeni, chariton, ukierunkowane na inny rodzaj bytowania.
W języku poetyckim tę perspektywę określono następująco. To jest z Franka, autora niemieckiego, Zeitgenosse Tod, cytowany oczywiście po polsku. Śmierć jest jedynym blaskiem w mrokach życia Kiru. To jedyny cel życia, nadzieja, podpora, pociecha i wzmocnienie, czara eliksiru, która nam daje siłę iść do wieczora. Przepraszam, to są słowa nie tego, to są Baudelaire'a, tylko za tym cytowałem. Baudelaire'a. Śmierć nędzarzy, z jego wiersza. Zakotwiczona w nadziei perspektywa wieczności stanowi fundament dojrzałego wartościowania śmierci. W spotkaniu ze śmiercią bliskie osoby człowiek doświadcza jednak egzystencjalnej rozterki i samotności. Stan taki Anna Kowalska wyraża w słowach, cytuję, śmierć najbliższych to sama żałość. W każdym z nich umiera część świata i część nas samych. Zyskujemy w męce pewną wolność, to prawda, ale to wolność wygnanych z raju. Właśnie. Śmierć najbliższych sama żałość. To jest wolność wygnanych z raju. Przeżywanie śmierci bliskiej wyzwala w człowieku refleksję nad swoim życiem, nad jego dotychczasową wartością oraz sensem przyszłości. Świadectwem takiego przeżycia jest opis nawiedzenia grobu rodziców przez ich syna. Tu zacytuję jego wyznanie, tego młodego człowieka. Oczyma wyobraźni, jak promieniami rentgena przewiercił ziemię i ujrzał ich oboje, ojca i matkę. Nagle zdawało mu się, że ich wzrok także przeszedł ziemię i trafił aż do serca. Miał wrażenie, że stoi oko w oko z nimi. Potem, tak jak nieraz odzywa się w uszach dawno zasłyszana melodia, usłyszał ich słowa. Szept umierającej matki. Synku, nie zapomnij nigdy o Bogu. I znowu uczciwego ojca. Żyj tak, abyś mógł nam zawsze spojrzeć w oczy. Zacisnął powieki, jakby w obawie, że trzeba będzie im teraz rzeczywiście spojrzeć w oczy. Poczuł się nieswoją. W jednej chwili zrozumiał, jak bardzo daleko odszedł od tej drogi, na którą oni go wprowadzili, z tak wielkim poświęceniem i głęboką miłością. Oczy miał nadal zamknięte, ale widział wszystko lepiej niż kiedykolwiek inaczej. I reasumując te refleksje, aksjologiczne pochylenie się nad ludzkim cierpieniem i śmiercią pozwala zrozumieć ich niezwykłą wartość. Podstawą poprawnego wartościowania tych wydarzeń jest Boży dar nadziei, dający możliwość poznania prawdziwej wartości i sensu ludzkiej egzystencji. Rzeczywistość tej prawdy trafnie uzasadnił, ukazał poeta dość znany Stanisław Pasierb. Cytuję jego. Człowiek zbudowany jest z nadziei. Gdyby ją odebrać, cóż zostaje człowiekowi? Nasze życie jest zaczyną każdego ranka nieustanną walką ze zniechęceniem, smutkiem i rozpaczą, które nabierają siły w miarę jak słabniemy, jak posuwamy się w latach, gdy powoli opuszcza nas radość. Póki nadziei, póty życia, ona jest jego siłą i motorem. Dziękuję za uwagę.